Najszczęśliwszy dzień w Państwa życiu to był dzień urodzin Frania. Dzisiaj przeżywają Państwo drugi dzień. Tak. Drugi dzień szczęśliwy. Nazbieraliśmy kwotę potrzebną na terapię genową, na najdroższy lek świata. Jesteśmy przeszczęśliwi, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy wdzięczni przede wszystkim milionom osób, milionom dobrych serc, milionom ludzi, którzy się pojawili w naszym życiu w internecie, w całej Polsce, którzy pomagali, wspierali. I naprawdę nasz nie ma słów po prostu, mogą w tej chwili powiedzieć, jak jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że nasz Franiu będzie mógł żyć jak inne dzieci, być mógł biegać, chodzić. No nie ma nic cenniejszego jak zdrowie i życie własnego dziecka. Są Państwo z pewnością niesamowicie szczęśliwi, ale i pozytywnie zaskoczeni oddźwiękiem apelu Państwa. Jakby Pan mógł skomentować zaangażowanie ludzi. Nasze zaangażowanie ludzi jest bardzo duże. Zaczęliśmy zbiórkę w połowie sierpnia 2022 i skończyliśmy ją w niecałych 7 miesięcy. Także 10 milionów w tak krótkim czasie wygenerować, także to jest niemożliwe, ale jak widzicie jest możliwe, dlatego że już nieraz historia pokazała, że Polska umie się zjednoczyć i to zjednoczenie właśnie było widać tutaj w walce o naszego synka. Komu szczególnie są Państwo wdzięczni? Wszystkim jesteśmy wdzięczni, dlatego że nawet niektórych osób nie znamy, którzy nam pomogli, oddali kawałek serduszka tutaj naszemu synkowi, dlatego jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni. Jestem bardzo wdzięczny swoim kolegom po fachu, czyli Wojsko Polskie. Bardzo Wam dziękuję, że wspieraliście mnie w tej ciężkiej walce do końca, także naprawdę bardzo dziękuję. Franiu jest już po kolacji czy przed kolacją? Przed kolacją. Co tam dzisiaj będzie miał serwowane? Oj, Franiu ma tylko jedną kolację niestety. Franiu żyje tylko mleko, bo wiadomo, że to w tej chorobie jest wielkość krytani. Więc nawet byśmy nie zaryzykowali w tym momencie przed podaniem mleku, żeby go próbować karmić jakimiś kawałkami, żeby się nie zakrztusił. Więc idziemy powoli, spokojnie, małymi kroczkami, czyli papki lecą, deserki. Wszystko przyjdzie czas. Teraz najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej podać lek, terapię genową, żeby zadziałała, jak najszybciej i wtedy małymi kroczkami będą wszyscy Państwo widzieli, jak dzięki Wam ten mały żołnierz idzie do przodu, jak będzie rósł, będzie ładnie jadł, jak będzie chodził, biegał, bo to wszystko Wasza zasługa i dzięki Wam tu jesteśmy, gdzie jesteśmy i to Wy będziecie mogli każdego dnia patrzeć, jakie cudo żeście sprawili, żeby dla tego dziecka małego. Mama wyprzedziła moje kolejne pytania, czyli żołnierz, nie piłkarz? No, tato był piłkarzem i żołnierzem, więc możemy połączyć i to. Ma otwartą bramkę już do Orlika Przemyśl, już dostał zaproszenie. Zaproszenie dostał na Orlik Przemyśl od pana Henryka, także pozdrawiamy i na pewno się pojawimy, bo sport będzie u niego musiał być bardzo ważny w życiu, gdyż będzie musiał być zawsze ćwiczony. W imieniu czytelników Życia Podkarpackiego i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poprzez media się łączyli z Państwem, chciałem bardzo serdecznie Państwu pogratulować tego, przede wszystkim Państwa sukcesu, ale wydaje mi się, że właśnie wszystkich ludzi dobrej woli. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękujemy wszystkim Wam, kochani, życzymy Wam dużo zdrowia i naprawdę jesteście wspaniałymi aniołami. Dziękujemy.